rozsądek, bezpieczeństwo. Spontaniczność i energię. Lubię. No i że mnie kocha najbardziej na świecie, no. Kurczę, wszystko tak naprawdę w nim cenię. No nie, no tak teraz zabrzmiało. Ale tak, rozsądek jest taką takie poczucie bezpieczeństwa, stabilizację. To, że jest takim dobrym człowiekiem. Robi truskawki z makaronem. Jak? Jak dawniej moja mama. Gotuje. Notorycznie się spóźniam. Teraz wszyscy będą wiedzieli, że się spóźniasz. Się spieszy, bo on się nie umie spieszyć. Ja zawsze mówię, Dawid, szybko, szybko, Dawid, ale musimy tam być za 15 minut. A Dawid to zawsze wszystko i tak robi w swoim tempie. Takim, żebym 3 razy więcej zrobił. Tego nie lubię. Tego nie mogę powiedzieć. Tego też nie mogę powiedzieć. No to oczy. To oczy. Muszę powiedzieć oczy. Ale tam wcześniej były inne rzeczy. Wiesz co, strasznie lubię, jak jest zaskoczony, jak robię jakąś niespodziankę i po prostu widzę, jak mina po prostu od ucha do ucha. Lubię takie sytuacje, kiedy go zaskakuję czymś miłym. I on wtedy tak się fajnie cieszy. Co mnie wzrusza? Jego dobroć, bezgraniczna. I taka opiekuńczość. Jakby to powiedzieć, żeby to brzmiało pozytywnie. Czasem takie dziecinne, ale takie pozytywne, dziecinne, takie nastawienie dzieci do życia. To jest pozytywne, bo ja jestem poważny, bardziej poważny i tak czasem po prostu jakby posiłkuję się tym takim na luzie podejściem. Nie no, mój najlepszy dzień to był ślub. To nie mogę oddać. Boże, no za to, żeby go uwolnili, no to oddałbym wszystkie te dni. No bo byśmy potem mieli tych dni wspólnych jeszcze kupę. Nie, to jak się kocha, to jest taka bezgraniczna miłość. I myślę, że dla drugiego człowieka zrobiłoby się dużo. A jest czas na dłuższy wywód? Nie ma. Okay. No możesz powiedzieć. Mogę powiedzieć? Ja normalnie w życiu, zawsze we wszystkich związkach byłem strasznym egoistą. I przede wszystkim myślałem o sobie. Przy Dawidzie się strasznie zmieniłem i stąd też po prostu to jest taki dla mnie taki najbardziej oczywisty dowód, że to jest miłość. Że na przykład ja robię kanapki, to tą lepszą kanapkę zawsze dam jemu. Ten większy kawałek mięsa zawsze dam jemu. Jak zobaczę, jak jest jakiś na przykład fajny film, to zawsze chcę z nim tylko obejrzeć, bo oglądanie samemu to nie ma sensu. Dlatego tak naprawdę, no, miłość jest taka bezwarunkowa po prostu, jeśli to jest taka ta prawdziwa miłość. No to oddałbym ślub, no ale bylibyśmy nadal razem. Wzięlibyśmy gdzie indziej. Nie, na Maderze było najpiękniej. No kurwa, on jest nawet przystojny. Bo się nie spodziewałem, nie wiedziałem. No tak znajomi mi o nim opowiadali i tak no wiele razy tam się mówiło, że on fajny człowiek i tak dalej. A potem jak go tak zobaczyłem pierwszy raz, to myślałem sobie, o Jezu, naprawdę no. Że będzie fajny kolega. Nie, ale tak na serio. Jak się poznaliśmy, a poznaliśmy się bardzo blisko stąd, bo to 300 metrów stąd. Poszliśmy na piwo. Ja byłem po niedługim związku, Kuba był po dłuższym związku. Razem sobie powiedzieliśmy, że szukamy tylko kolegi. Po czym po 2 miesiącach no, pojechaliśmy do Sandomierza, ale to już wszyscy wiedzą i stwierdziliśmy, chyba warto być razem. Był na drugim spotkaniu słynnej dawniej utopii. No, trochę się spiliśmy.
No beznadziejny był pierwszy pocałunek, ponieważ obaj byliśmy chyba pijani z tego, co ja pamiętam, albo nawet coś więcej niż tylko pijani. Więc pierwszy pocałunek to nie było nic takiego wartego zaufania, wartego zapamiętania. Nie, to ja się z nim kłócę, my się nie kłócimy, ja się z nim kłócę, on jest spokojny. Czasem się kłócimy, jak każda para. Ale to jest chwila ciszy i próbujemy rozwiązać problem. Nie ma co się boczyć na siebie. Jesteśmy, ja i on wychodzimy z założenia, że nie wolno jakby takich konfliktów przenosić w czasie. Na następny dzień, na za dwa dni, tylko no, to trzeba rozwiązać w tym samym dniu po prostu i znaleźć jakiś kompromis. On już wszystko, co najlepsze, już usłyszał, także... On wszystko wie, co ja bym chciał powiedzieć. Nie mam już co jakichś tajemnic albo jakichś wątpliwości tego, że nagle powiem mu przez telefon, jednak kocham cię. No wie, że go kocham. On wie, że myślę, że z wzajemnością jesteśmy dla siebie, a gdzieś tam też, jeśli nie całym światem, to najważniejszym elementem tego świata. Myślę, że byłaby to rozmowa jak każda inna. Typu on by się mnie spytał, czy piłeś coś, w sensie o wodę, bo on się martwi o to, że jestem za mało piję wody. I to jest bardzo częste pytanie. Albo czy jadłeś coś? A ja bym go spytał, czy ma dużo roboty w pracy i tyle. No i na koniec byśmy sobie powiedzieli, że się oczywiście kochamy i do zobaczenia w nowym, lepszym świecie. Mam nadzieję, że nigdy taki po prostu dzień nie nadejdzie. Nawet za 50 lat.